Na tych najlepszych. Na tych najlepszych. A to proszę powiedzieć, kto jest najlepszy tu w Gdyni. Gdyni, Szczurek. Dla każdego może być kto inny. Tak, a dla Państwa? No. Zastanowimy się. Jeszcze, tak? Jeszcze, tak. Jeszcze jest tydzień czasu. Dziękuję. Powiedzieć, na kogo będę głosowała? Tak. Głosujemy na Platformę. A dlaczego? A dlaczego? Zwolenniczkami Platformy zawsze, odpowiada zawsze. Nam to, co robi Platforma i na Platformę. A nie odpowiada nam to, co robi pan Kaczyński. Aha. Bardzo nam to czyli nie odpowiada, to jest, bo skłóca ludzi. Kontra PiS-owi, tak? No na pewno no, kontra PiS-owi. To znaczy PiS? No. W tej chwili tam się różne rzeczy dzieją, może zmądrzeją. Dziękuję. A na kogo? A to już moja tajemnica. Aha, dobrze. Ci, co się dobrze sprawdzili, będę na nich głosował. Czyli ci, co byli, tak? No raczej tak. Dziękuję. Głosować jak i tak z tego nic oni nie ma. Oni nam nic nie dają. Ręcistom pozabierali parkowanie, gdzie było bezpłatne, inwalidzi mieli, zabrane zostało. Statki, tramwaje wodne latem, inwalidom nic nie dali. Żadnej ulgi, ani emerytom, nic komu. No to po co ich chodzić głosować? Jak oni tylko dla siebie wszystko robią. I to wszystko. A kogo będzie pani? A nie wiemy. Ale niech się pani jeszcze nie wiemy. Na demokrację. A, dziękuję bardzo. Jak, na kogo będą głosować? Na mądrych ludzi. A to na głupoli nie, bo do tej pory mamy zamiast głupoli, proszę pana wrażenie. Mądrych trzeba ludzi wybrać. A jakich? Mądrych. A to z Gdyni? W Gdyni mądrych. No, na pewno Szczurka. Chcie głosować? My naszą starą ekipę. Tak, jest sprawdzona i najlepsza. To no, czyli jaka? No jaka no, jest obecnie. Samorządność i pana prezydenta. Nie, dziękuję. Nikogo nie powiemy, no. Ale pójdziemy. Idę na wybory, bo jestem... powinno się iść. Aha. A na kogo można wiedzieć? A będę na Szczurka głosować, bo tylko na niego wierzę. Aha, na nikogo więcej? Nie, bo jestem gdynianką i tylko na niego liczę. Aha, i na kogo będą panie głosować? Na kogo? No na pewno nie na PiS. Nie będziemy głosować na pewno. Na kogo? Ja nie powiem na co. Na kogo? No a tak w sumie to jeszcze nie wiem, ale chyba na kogoś z SLD. Jeszcze raz. Podaje. Każdy życiorys podaje. No chcielibyśmy tylko... wiedzieć, chcielibyśmy... jakie programy są. Za wyjątkiem dykty na słuchach, to nie ma nic. Nic. Życiorys jakiś, urodziłem się tu i tu. Jestem Kaszubem. Jestem Kaszubem, czy przyjechałem, mam wykształcenie taki. I nic. A co ja chcę zrobić, co będzie taki program przedstawił? Nic. Za wyjątkiem pięknych, uśmiechniętych twarzy na plażach, to nic nie ma. Nie ma na kogo głosować. Jeśli się zastanowimy się, w ogóle będziemy głosowali. Ale jako obywatel muszę głosować. Nigdy nie było tak, żebyśmy nie poszli. Zawsze głosowaliśmy, a teraz jest tak, że naprawdę żadnego programu. Nie było żadnego spotkania. Tydzień czasu do wyboru i nie ma żadnego spotkania. A jak się panu Gdynia podoba? No bardzo ładnie. A skąd pan jest? Kraśnik Lubelski. W imieniu Gdyni dziękuję.